Kazanie świętego Leona Wielkiego Papieża. Z królewskiego rodu Dawida zostaje wybrana dziewica. Przewidziana do świętego macierzyństwa, miała począć Syna Bożego i syna człowieka wcześniej w duchu, aniżeli w ciele. Aby zaś w nieświadomości Bożych zamiarów nie ulękła się niezwyczajnego zjawiska, anioł zapowiada, czego ma w niej dokonać duch święty. Ta, która wkrótce ma się stać Boga rodzicą, wierzy, iż nie dozna szkody jej dziewicza skromność. Dlaczego zresztą miałaby powątpiewać w niezwykłość poczęcia, skoro otrzymuje zapewnienie, iż dopełni się ono mocą Najwyższego? Jej mocną wiarę potwierdza ponadto dokonany uprzednio cud. Elżbieta nieoczekiwanie staje się matką. Ten, który niepłodnej dał zdolność poczęcia, może z pewnością dać ją również dziewicy. Tak więc Słowo Boga, Bóg i Syn Boży, ten, który na początku był u Boga, przez którego wszystko się stało, a bez którego nie stało się nic, stał się człowiekiem dla wybawienia człowieka od śmierci wiecznej. Przyjął naszą ułomność bez szkody dla swego majestatu. Pozostając, czym był, a stając się czym nie był, Złączył naturę sługi z naturą równą Bogu ojcu. Obydwie natury zjednoczył w sposób tak przedziwny, iż ani niższa nie została wchłonięta przez majestat, do którego została wyniesiona, ani też jej wyniesienie nie umniejszyło majestatu wyższej. W jednej osobie spotykają się niezmienione przymioty obydwóch natur. Ułomność zostaje przyjęta przez majestat, słabość przez moc, Śmiertelność przez wieczność. Dla zapłacenia długu ludzkości, niezmienna natura zjednoczyła się z naturą podległą zmianom. Prawdziwe bóstwo i prawdziwe człowieczeństwo łączą się w jedności Pana. W taki sposób, zgodnie z tym, czego wymagało nasze zbawienie, ten sam, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, mógł umrzeć z racji posiadanej ludzkiej natury, z martwych wstać. Z racji boskiej. Słusznie przeto narodzenie zbawienia nie przyniosło żadnej szkody dziewiczości, albowiem przybycie na świat prawdy było obroną czystości. Takie oto narodziny, umiłowani, przystały Chrystusowi, który jest mocą i mądrością bożą. Przez nie zrównał się z nami w człowieczeństwie, zachowując wyższość swego bóstwa. Gdyby bowiem nie był prawdziwym Bogiem, nie mógłby przynieść zbawienia, nie będąc zaś prawdziwym człowiekiem, nie mógłby być dla nas przykładem. Przy narodzinach pana aniołowie radośnie śpiewają chwała na wysokości Bogu i zwiastują na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Widzą bowiem, jak ze wszystkich narodów ziemi buduje się niebieskie Jeruzalem. Jakże powinni się radować tak niewysłowionym dziełem Bożej dobroci biedni ludzie, skoro tak bardzo radują się nim wspaniali aniołowie.